Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego. No i słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie zlecenie na skrzekacza. No i tutaj jestem już koło zleceniodawcy. No i zobaczmy, o co tutaj w ogóle chodzi z tym skrzekaczem Witaj. całym. No. Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie skrzekaczem. Ano grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Borzuj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyje przegoni. Oho. Wziął siekierkę, zasadził się na skrzekacza za fosą od strony pól i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. Ale chyba zebraliście. Wiem, że czasy ciężkie, ale musisz sypnąć więcej grosza. No to spróbujmy. Dwadzieścia więcej. Dużo chcecie. O parę koron za dużo. No to 15, no niech ci będzie. Dużo chcecie. O parę koron za dużo. Nie przeginaj, koleś. Tyle to mogę dołożyć. W końcu nadstawiacie za nas karku. Najwyższa pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. Kto mi powie o nim coś więcej? A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On po czwarę widział na własne oczy. Tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił. Tam go przygarną. O, w miarę taki uczciwy człowiek. Cześć, Szymko. Możemy porozmawiać? Zostaw mnie. Spokojnie, ja... Zostaw, mówię! Chcę pomścić twojego ojca, ale żeby to zrobić, muszę wiedzieć, co go zabiło. Skrzekun go zabił. Nie słyszałeś? To mi nic nie mówi. Musisz mi opisać, jak wyglądał. Coś niby kogut, to tyle, że duży i z ogonem, jak u jaszczurki. Ja słyszę, że nasz burek w lesie ujada. Biegnę zobaczyć, co się dzieje. Patrzę, a tu tatka w krzakach leży. W brzuchu ma dziurę i jęczy i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Jak? No nijak da się pomóc. O, możemy go uspokoić fajnie. Spokojnie, spokojnie. Bywaj, mały. No dobra, no to lecimy za tym skrzekaczem w takim razie. Słuchajcie, mam na sobie nowy ekwipunek. Nic jakiegoś odkrywczego, już wam pokazuję. Kurtka łowcy nagród, rękawice tropiciela oraz spodnie tropiciela. Buty mieliśmy, no i tutaj mam oczywiście nilfgaardzki ekwipunek dla konia. Czemu? No... Można było go kupić u kwatermistrza. Już płotka. Można było go kupić u kwatermistrza tutaj właśnie dalej w tym miejscu. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. To mi wypadło z głowy. A tak, ponieważ jest to część właśnie tych darmowych DLC, które tam... DLC, no dodatków, tak? Które Redzi dają nam tutaj graczom. Były jakieś kusze. Jeśli mnie pamięć nie myli. Wjedziesz tutaj? Łotka, nie tak szybko. No nie bardzo chcesz, no to ja ci pomogę.
Dobra. Jesteśmy na miejscu. W takim razie zacznijmy poszukiwania. Czego? O, jakieś ślady tu były. Ślady stają się nieregularne. Potwór się słaniał. Pewnie był ranny. Cały pysk ma we krwi. Nie poddał się bez walki. No nie fajnie. Coś jeszcze tu jest? Krew. Krew potwora. Proszę bardzo. Gdzieś tędy. Plus jest taki, że ja widzę jeszcze na minimapie, gdzie biec, bo czasami coś tak się buguje i nie chcę pokazywać, gdzie biec. Tropy prowadzą do jaskini. Kuroliszek. A skąd wiedziesz, że kuroliszek? Przecież pióro gdzieś tu było w innym miejscu. Tak? Dobrze słyszeliście, pióro w innym miejscu, czyli coś wiem. No wiem, no tu w tym miejscu powinno być pióro. Tu gdzie stoję mniej więcej, być może gdzieś tu wyżej. A skąd to wiem? No wiem to stąd, iż przez problemy z OBS-em musiałem to, muszę nagrywać to drugi raz. Dźwięk dochodzi z góry. Pieczarzej nie wyłaził, ale petarda powinna go wykurzyć. Ładnie nam się pobugowało coś tutaj. Nie wiem, gdzieś tutaj. Pewnie wyleciał na zewnątrz innym wyjściem. Trzeba go dopaść, zanim ucieknie. Tam jest. Już mi się nie wymknie. No, jeśli Geralt będziesz płynął, to może i uciec. Ciągnijmy kuszę, bo na takie ptactwo się przydaje takie coś. Nie wiem, z takiej odległości to mi nie trafimy. No i co ty na to? Ała, ała. Obrażenia wchodzą całkiem pokaźne. Geralt, nie ładuj teraz. Kończmy tą zabawę. No i rzekłbym... Żegnam pana. Jakiś krasnoludzki topór i trofeum, jak zwykle. No, tnij Geralt, tnij, bo nie ma czasu. Zobaczmy, co tutaj nam daje trofeum. Odcięcie kończyny, to może zostać. Skuroliszka, topór. Niby unikat, niby większe obrażenia, niby 13 poziom. Ale mnie to jakoś mało interesuje, bo my używamy mieczy stalowych, a nie żadnych halabard czy toporów. Oddajmy zatem questa i, tak jak wspominałem, wyruszymy na dziady. Tak więc widzimy się już na miejscu. Okej, słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. Oddajmy zatem kościocha. No. Nie musicie się już martwić z krzekaczem. Dziękuję, mistrzu Wiedźminie, proszę. Wasza nagroda, niewiele, ale jak mówią, ziarko do ziarka. No i ja to przyjmę.
Dziękuję i polecam się na przyszłość. No i oczywiście jedziemy. Zadanie poboczne. Dziady, jak to mówią, spotkamy się na miejscu. Jedziemy! Okej, słuchajcie, jesteśmy już na kłomnicy. No i zagadajmy w takim razie do guślarza. No, sporo tu ludzi. Ale nikt się nie odzywa. Tutaj już nic nie ma do zebrania. Poza grzybkami. Zatem guślarzu, przybyłem. Zaczekaj. A tak, o północy. Dobra. Luz, bluz. Co ich dręczy, każdy powie. No, porozmawiaj ze mną. Witaj. W samą porę. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. No to jedziemy. Zaczynaj. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. To zobaczymy, wyjdzie w praniu. Czym jest życie, sami wiecie. Krótką ręką na tym świecie. To, co po nim następuje, każdy z nas sam decyduje. Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich dręczy, każdy powie. Czy gotowiście na schady? Burza psia kres. Przybywajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy, dziady. No to zaczęliśmy. Kto z was wietrzy? Baba wodna? Szlakiem? Nie opuścił się. Lekkim, jasnym znakiem. Gdzie mi się tu kasz pod mieczy? O, jak mi przykro. Gdzie mnie? Tymi łapskami. No takie w miarę bym powiedział łatwe. Dobrze słyszę. Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kądziel płonie w żarze. Niechaj duch się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos. Wnet poznamy ducha los. Oto i przybył ktoś. Kim jesteś? On wie. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcobójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy mus nam pomóc zbłąkanym duszom? Milcz! Nie będę tolerował nekromancji. Pomóżcie! To nie jest nekromancja, tak? Odejdźcie stąd. Zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić! Tak jest z was, cwaniaki? Ludzie! Nikt nie rusza się z niej! Nie wolno przerwać miasto! O ty mendo jedna, no! Guślasz, jaki kozak! Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte.
Dobra, kontynuujmy. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Szykujcie się. Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Coś i krzemrze, coś i piska, ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Upiory! Święta ziemia została zbrukana krwią! Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie, komu życie miłe! Dajcie sobie siana, coś to jest... Dobra, to było takie trochę niepotrzebne, nie? Ale... Guślarz, co ty wyczyniasz? Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślarz nie boi się starego Jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamroz leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. No to słuchajcie, w bagnie powiadacie. No to ja sobie tu pozbieram na spokojnie. Widzimy się już na bagnach. Okej, słuchajcie, jesteśmy już na miejscu, znalazłem te zwłoki. Teren był całkiem spory, ale były tutaj... wiecie, te trupojady całe. I tam też kawałek obok mam wykrzyknik, ale najpierw zbadamy sobie zwłoki. Zakonserwowało zwłoki Jamroza. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. Tak, chciałbym jeszcze poinformować, że coś mi się stało z grą. I nie mam takich oto efektów różnych. Ale za to... jako, że skończyliśmy tego questa, skończyliśmy zlecenie, to sobie zakończymy w tym miejscu, na następnym odcinku zajdziemy do tamtego kolesia. Ja w tym momencie zapisuję grę. Dziękuję wam za uwagę, widzimy się w kolejnych materiałach z Wiedźmina 3. A tym samym dzięki jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się, piona.